Witam was tutaj, cześć, witam wciąż. Zapraszam was na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 Campus. Jak widzicie, tutaj mamy nasze wspaniałe, ładne, piękne miasteczko i tak w ogóle. Jajko rozbite bambajem. Tutaj mamy naszą dzielnicę, tą nową, przy której to sobie kręcimy. I czekam, ponieważ za chwilę wbije nam kolejny właśnie rok akademicki. W dzisiejszym odcinku za chwilę tam autostradę tutaj dociągnę. To oczywiście z jakimś to zgałęzieniem, w sensie... O, ta tutejsza. Na razie ją tutaj dociągniemy, żeby sobie tutaj ładnie zakręcała. I gdzieś tutaj zrobimy sobie na razie prosty chyba dojazd, bo tu później oczywiście ta autostrada prawdopodobnie nie będzie chyba tak prosto, tylko sobie pewnie gdzieś pojedzie tędy, nawet bym powiedział. No ale tak czy siak będzie na pewno tutaj dosyć ciekawie wyglądać. Tak, tutaj nie wiem, czy to pokazane na odcinku, ale to tylko ten kawałek ziemi jest też również już zakupiony. Więc już tutaj będę mógł to przeciągnąć tutaj dalej, żeby to funkcjonowało faktycznie jak to powinno funkcjonować, a nie tak jak to teraz wygląda. No a czy ten dworzec nie przyjmuje pociągów zręcznych? Możemy mu włączyć pociągi zręczne, bo teraz będzie to miało większy sens. No ma, jak tam ludzie korzystają z tych linii? Przyspieszmy sobie czas, żebyśmy szybciej wybili koniec tego roku. No tu nam trochę jeszcze studentów brakuje. No ale za chwilę powinno być już trochę lepiej. No ma, tu widzę tak. Tak, bo jak tutaj tą dyscyplinę sportową nawet dorzucimy już samą, to już od samego tego ludzie będą o wiele bardziej szczęśliwi. Pośrednio w kampusie, czy tak trochę poza? Chyba trochę poza ją dorzucimy, bo tak bezpośrednio wy to trochę trudno byłoby mi tutaj wcisnąć. Ewentualnie tak jak tutaj jest ten budynek, to możemy dociągnąć, żeby do niego po prostu ścieżka szła. No i patrzymy, co tu mamy. Okej, okay. Ubiegły rok nieznany, tak cało jest nieznany. Zero brak prac naukowych, cały czas brak. Studentów jest trochę, atrakcyjność kampusu też trochę wzrosła, no i tak. Ptaki i krowa. Ilustrowane opowiadanie z pewnością zostanie najpopularniejszą bajką na dobranoc. Okej, okay. Praca sfinansowana z grantów. Tak aparte, pracownicy, no oczywiście jak zawsze butelki. Uczniowie wykorzystali rabaty kwiatowe na terenie kampusu do wykonania wieńców laurowych jako dopełnienie strojów na imprezę studencką. Okej. Okay. I w tym drugim... Okej, okay, mamy jeden projekt. Dużo tego jest. Dużo. Widzę, że tutaj się działo. Tutaj widzę, że są podobne jakieś imprezki, jeżeli chodzi o to, ale tutaj sprawdźmy to. Przyjazny przewodnik, który... Zwabieni i rozedwani. Przyjazny przewodnik turystyczny po najciekawszych i najbardziej ekscytujących miejscach. Okej, okay, dobra. I to był z gradientów i tutaj pozostałe dwie prace naukowe. To trzy zrobiliśmy. No to tutaj nieźle. Trochę więcej studentów i cały czas jest jako renomowany. A, i tutaj jest za darmo się. W sensie tutaj nie powinno być czesnego. Okej, okay, dobra. Nieważne, tak czy siak. Szybsze niż zwykłe lub. Okej, okay, dobra, ciekawe. Aj tkanina. Przełomowa tkanina wykorzystująca wytwarzana zgodnie z normami rolnictwa organicznego, co czyni ją pierwszym produktem nadekologicznym. Okej, okay, dobra, ciekawe. Dobra, dajcie mi chwilę, ja sobie tutaj poprzerabiam już tę autostradę, żeby was tym nie męczyć i lecimy dalej. No i mamy tutaj normalnie, jak czuję się, jakbym robił teraz jakąś kampanię wyborczą dla TVP. Mamy tutaj otwarty nowy odcinek A2. Tak, proszę państwa i panowie. Otworzyliśmy go w końcu po 10 latach rządów Platformy Obywatelskiej. My, PiS, otworzyliśmy się. No ma, nieważne, nie będziemy tutaj politykować. Tak czy siak, jedną rzecz tutaj jeszcze do dokończenia mam. O, właśnie tutaj, żeby zrobić pasy, żeby mieli jak wjeżdżać. I tutaj do dokręcenia też są zjazdy, tak o to już mogę wam pokazać, bo to nic takiego jest właściwie, no. Tylko takie wyrównywanie, żeby po prostu to, no bo widzicie, tutaj taka była wielka jedna skarpa stworzona, o, a teraz będzie taka skarpa, ale ona tutaj będzie lepiej wyglądać, jeżeli nie będzie aż taka szeroka, jak nie jest szeroka przecież autostrada, bo tu chodzi tylko o to, żeby przy drodze to wyglądało ładnie. Dobra. I żeby były równe drogi względem siebie, o tym nie chodziło. Dobra, no to tutaj to mniej więcej już widzimy. Tutaj sobie możemy podrównywać, o, też przy okazji. I tutaj ciach, ciach, ciach. I tutaj jeszcze
i powiedzmy, żebym wręcz powiedział, że jesteśmy w domu. Dobra, no to mamy to zrobione. Tutaj jeszcze. A, bo tu idzie w drugą stronę. No dobra, tak czy siak, jak widzicie, też dorzucimy już nasze pociągi. Na przykład za pociąg jedzie się tutaj ładnym, pięknym, pospolitym zakrętem. Wykręca i dojeżdża tutaj do tego dworca. Włączyłem tutaj pociągi. No właśnie. No właśnie, tego się obawiałem. Nie chciałem tutaj, żeby jakkolwiek te pociągi towarowe mogły tu dojechać. A widzę, że im się to spodobało. Tak, w ogóle tutaj postawiliśmy tą stację towarową i chyba właśnie nie ma ona podłączenia. No to jej dociągniemy teraz prąd. Faktycznie by się przydało, żeby miała prąd. Prąd. No, macie prąd i powinniście już teraz dzięki temu działać. Ale jak ten pociąg tutaj wyjechał? Bo ja pamiętam, że to jakiś jest. Tu jest, kurde. Tak, to tutaj mogą wjechać z tych dwóch dworców. I to mnie nie rajcuje. Kurde. Jakby to zrobić, żeby te pociągi mogły tu, ale nie mogły? Tu trzeba byłoby zrobić podwójny dworzec. Ale nie, i tak by. No tak, jakbyśmy zrobili w pewien sposób podwójny dworzec, to faktycznie byśmy mogli wyłączyć z użytku ten tor dla pociągów towarowych. No, a póki co na razie nie widzę jakichś tutaj wielkich problemów, więc nie będę tutaj w to ingerować. Mamy cały czas nieznane, więc żadnych nowych budynków nie mamy. I tak, tutaj moglibyśmy w sumie dorzucić, no już nie będzie na to nawet. Mamy trochę pieniędzy, oczywiście pieniądze głównie wiadomo, na co przyznawałem. Tutaj, no, może być też z rzemiosła, przychodzą. No ma. To niech i tutaj pracują. Park Wawel. No powiedzmy, że sobie całkiem powinien dobrze radzić. Nie wiem, jak on sobie radzi aktualnie, ale wydaje mi się, że chyba nie mają zbyt dużych problemów. Natomiast jeśli coś faktycznie tutaj trzeba zrobić, to jak widzicie, jest przemysł. Przemysł się strasznie chce budować i mamy dwie opcje do wyboru. Albo rozwinąć go to tutaj. Chyba tym się na chwilę obecną zajmiemy. Trochę tutaj jeszcze jest lasów do budowania, do zrobienia, żebyście faktycznie tutaj się jeszcze budowali, a później to im podziękujemy oczywiście. No, to w ogóle jest bardzo fajny wyjazd. Bo jest taki oddalony od tej ulicy, bo inaczej tego nie mogę zrobić, ale tak. Widzę, że pociągi towarowe już kursują, zresztą jak wszystkie tutaj pociągi teraz mogą kursować o wiele, wiele, wiele więcej. Tak, już nie mówiąc o tym węźle, który tutaj... Nasza kolej jednoszynowa to jest, chodzi na nie wiadomo jakich obrotach po to, żeby po prostu obsłużyć to, ale a jak widzicie i tak na niektórych stacjach tutaj było 160, którzy chcą jechać tutaj. No tu jest po prostu masakra, jeżeli chodzi o to. O, i widzimy, że jedzie pociąg. No, jest tutaj ładny ruch, zwolnimy sobie trochę ten czas. No tutaj przyspieszymy oczywiście na maksa to, ale wiadomo, można też trochę to zwolnić. Tu był dojazd. Ten drogowy, zaraz może go jeszcze jakoś zrobimy, żeby był z powrotem. Aktualnie nad tym się nie zastanawiałem. Bardziej bym się właśnie chciał zastanowić nad tym, że tak, po pierwsze, tu jest trochę wolnego miejsca, ale tutaj te pociągi pewnie będą wyjeżdżać w przyszłości, więc na razie możemy to zostawić tak jak jest. I dalej będzie oczywiście droga gruntowa, to tak. Stąd włączmy sobie te cykanie. Sobie dorzućmy, no powiedzmy gdzieś dotąd do tych skałek. Z tej strony będzie... No najlepiej byłoby, żeby ta autostrada teraz się trochę wykręciła. Bo tutaj dalej już nie przewiduję zbytnio czegokolwiek. No. W sumie rzeczywiście ja tutaj zbytnio naprawdę nic nie przewiduję. No ale to poczekajcie, my to zrobimy może w inny sposób. Bo mamy tutaj to i to bym akurat chętnie chciał tutaj zostawić, żeby tam jechała dalej tą drogą. No ale tak, dajmy sobie to. Okej. Okay. I powiedzmy, że sobie by to jechało... No dotąd. Chociaż najlepiej byłoby, gdyby w sumie wjechało mimo wszystko w tą autostradę. Ale dobra. I tutaj byłaby kolejna ta uliczka od tego naszego przemysłu. I tak, bardzo bym chciał nie zepsuć tych kamyczków. O, i widzę, że mogę nawet. I stąd byśmy sobie dojechali nawet. No nawet możemy gdzieś tutaj skończyć, gdzie on tutaj chce. W ogóle jakby ktoś się zastanawiał, kiedy się pojawi kolejne odcinki w ogóle i tak dalej. W najbliższym czasie się pojawi nowy odcinek z Metra. Tak jak to mówiliśmy, nie będzie teraz odcinka kolejnego z... W sensie, w najbliższym czasie się pojawi kolejny odcinek, pierwszy odcinek z tramwajów warszawskich. Nowej serii Zapraszamy do Bombajów, czy jak to tam jeszcze nazwę, zobaczymy. Natomiast... Tak, ona się pojawi, ta seria trochę inna, właśnie specjalnie tego, ponieważ no...
Na razie w metrze, w sensie mamy już prawie kolejny odcinek nagrany, bym wręcz powiedział, ale też nie możemy cały czas robić metę, a metro, metro, metro i metro. Bo ja wiem, że mój kanał polega na tym, że będzie metro, 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 ale czasami będziemy też robić coś innego, więc w najbliższym czasie zrobimy tramwaj. Tak, to zrobimy tramwaj, gdzie to zobaczycie sami najlepiej. No, więc sądzę, że to Was mogło powinno zainteresować. Natomiast poza tym tramwajem, który teraz będziemy robić, to będą się oczywiście pojawiać warszawska polityka, kiedy się zmontuje. Tak, bo ona czeka tylko na mój montaż, a biorąc pod uwagę, jaki on jest prosty, to wystarczy. Się tak, żeby nie było, że ja nie chcę. Jest większość odcinków, które się jeszcze nie pojawiły, a wiecie, że mają się pojawić, to nie ma ich dlatego tak długo, ponieważ po pierwsze, najważniejsze, nie chce mi się tego zrobić. One są gotowe, wszystko mogę zrobić tak od pyk. Ale wiecie, jeszcze bym musiał mieć takie pyk, a ja tego pyk nie mam aktualnie. Więc dlatego aktualnie na razie wygląda tak, jak wygląda. Tutaj sobie na razie zrobimy tutaj, żeby to zjechało w dół już. Bo tu aktualnie nie przewiduję zbyt dużo rzeczy, żeby się tutaj działy. A to w ogóle tutaj się połączy z tym, wjedzie w to. No. I stąd póki co zrobimy sobie, żeby to po prostu wykręcało. I tutaj na razie tak to będzie wyglądać. W ogóle czym jesteśmy na pauzie? A, bo coś tam kręciliśmy. Gdzieś musieliśmy coś kręcić, żeby włączyć tu pauzę. No, a tu sobie dorzucimy nasz przemysł. I oczywiście budować przemysł. Zaraz im tutaj postawimy też stację właśnie kolei jednoszynowej, tutaj kolejną, aby mogli tutaj kursować, podróżować i w ogóle. No. Więc tak, najważniejsze miejsce skąd będzie się tutaj dalej ciągnąć, to tak. Tu będzie stacja, tu musi być stacja. Tak, bo wiadomo, widać co to za miejsce. No i my sobie tą stację byśmy nawet. No w sumie by to nie było takie złe, gdybyśmy tutaj sobie wciągnęli. Tak, w ogóle takich ciekawostek mogę wam powiedzieć. Do końca. Dowiecie się oczywiście tego z nowych odcinków z Metra, ale do końca listopada ma zostać oddana ulica Płocka do użytku już normalnego dla ludzi. To mogę tak wam powiedzieć już tak od z buta. Zresztą oczywiście mam powiedzyku, tak, ale żebyście byli pewni, że już niedługo spokojnie przejedziecie się właśnie. No. Ponownie. Nie wiem jak będą, nie wiem jak jest z tramwajami. O, zapomniałem się zapytać o tramwaje na Kasprzaka. To w sumie byłoby bardziej mnie interesowało, to może wpadnę do niego jeszcze jakoś niedługo. I się dowiem, bo to mnie chyba bardziej mimo wszystko interesuje. Tramwaj na Kasprzaka, bo tam jeżdżę. No wiecie, jestem ciekawy jak, kiedy i gdzie się zmieni trasa tramwaju 10 Dycha. Bo tu Dycha tam głównie jeździ, więc no. No, na razie tu sobie po prostu zrobię taki wyjazd i czekaj tutaj, gdzie jest o to i tutaj się budować. No, ma widzę, że nie macie wody, a my tu mamy jeszcze z ogrzewaniem. Tak, w ogóle nie wcisnąłem pauzy na moim zegarku, więc nie mam zielonego pojęcia, jak ten odcinek już trwa. Zaraz sobie zrobię po prostu krótką przerwę i to sprawdzimy. Powiedzmy, że mniej więcej wiem, że odcinek trwa około 10 minut, więc no, więc jeszcze jest kupa czasu. Kupa czasu na zanudzenie was do kompletnie. Tak, to się dobra. No ma, to tak, tutaj sobie zrobimy. Coś nie wiem, czy tych chowek jeszcze jest, ale tak czy się. Stąd tu sobie zrobimy. Tu podłączenie i stąd będzie. Nie, nawet jakieś ładniejsze. O. No i teraz rozumiemy się. Dobra, najpierw bardzo tu jakby coś mają wjazd i dojazd. Tak, żeby po prostu jakby coś tutaj mogli też się trochę pokręcić. Tutaj tak, tu widać, że jest dosyć duży ruch. Bo tu nie ma żadnej głównej ulicy i to jest dosyć duży problem, tak? Zwłaszcza ten budynek trzeba będzie stąd kiedyś wynieść, ale na razie nad tym nie będę jeszcze pracować. Dobrze, handel chciałby się pobudować. A my handlu nie mamy zbytnio gdzieś tu. Tak, o, tutaj to się stało. Jak oni mają prąd? A, oni mają tutaj sobie. No to coś tu, może jakiś budynek był, czy coś? Chyba sobie, nie, ten luz sobie po prostu tak zostawimy, ale dobra. Żeby mnie nie irytował, to sobie go wyrzucimy na razie, grzecznie. No, nawet może wyglądać tak, jak wygląda. Tak, tu możemy dorzucić jakąś nową dzielnicę handlową, właściwie od tej strony, bo tu jest tak już trochę głośniej to jest zrobione, bo tutaj są wszystkie i tak budynki, i takie tam, i takie tam.
No i właściwie można byłoby coś w ten deseń tutaj porobić. Dobra, to tak. Tu sobie to zrobimy. Tu to mu, w sumie jak teraz tak myślę, to tu możemy całkowicie rozwalić tą dzielnicę, żeby ona zupełnie inaczej wyglądała. Nie raz, że tutaj ta ulica główna się zmienia, to się ona tam skręca dosyć mocno. To możemy trochę to pozmieniać. Tak, po pierwsze mamy tutaj do pierwszego skrzyżowania. Tutaj jest podłączenie, którego w teorii nie powinno być. Ale dobra, ten tramwaj tutaj sobie zostawmy, bo on faktycznie będzie... Chociaż w teorii tramwaj też możemy puścić tutaj zupełnie inaczej. Czekajcie. Może i byśmy puścili w sumie tramwaj trochę inaczej. Wtedy byśmy sobie tu zrobili dwie kratki dalej. I w te dwie kratki wjedzie sobie nasz tramwaj. I dopiero tutaj będzie podłączenie. No, to możemy to sobie trochę pokombinować. Możemy pokombinować sobie przy tych nowych dzielnicach. Ja wiem, że to jest kampus i w ogóle i tak, i powinniśmy teraz zajmować tą dzielnicą. Ale uwierzcie mi, there is not much what I can do here. Mogę im dorzucić darmowe posiłki, ale i tak już to jest strasznie drogie. Nie wiem, mają tu bibliotekę w ogóle gdzieś w okolicy? To jest jedyne, co im mogę dorzucić. A, wiem, co my mieliśmy dzisiaj zrobić. Dobra, dodobimy tą dzielnicę handlową, żeby popyt nam się nie zatrzymał. I stawiamy tutaj nasz, to żeby nie zapomniał, dzielnicę sportową. Proszę bardzo. Sport. Sobie to podpiszę, żebym nie zapomniał. Nie wiem, co jeszcze, ale coś dużego. Nad wodą. Proszę bardzo. Mamy sport. Tak, w ogóle mamy już nazwy na wszystkie nasze te... No, kampusowe te budynki. Tylko je w kolejnych odcinkach dopiero będę nazywać. No, ale tak. Bambaj na razie jak jeździ, tak jeździ. My go teraz tylko przestawimy już od razu. Z automaty, o! Z automatu przy tej uliczce. O, i po prostu Bambaj tu sobie puścimy, żeby jechał tak, tu, dotąd. I chwilowo tutaj zmienię tylko o, miejsce. I ten przystanek przerzucimy już tutaj. Na razie jest tam, gdzie jest, ale on się tutaj tak przestawi. Dobra, no i sądzę, że dzięki takim rozwiązaniom powinno to trochę lepiej funkcjonować. To wyburzamy sobie tą ulicę. Ponieważ jej tu teraz... No jest tu po prostu słowem zbędna, tak? No, ludzie się przy okazji pobudują, a widziałem, że właśnie się chcieli budować. Tutaj damy też sobie taki mały kawałek, gdzie ludki mogą się budować. I dalej będą już właśnie się biura zaczynać i inne tego typu rzeczy. No. To tak, stąd będzie jechać oczywiście sobie nasza droga. Tam widzę, że kompletnie się coś rozleciała siatka. A trzeba byłoby ją pobudzić płotem. Bo płot lubią pobudzać siatki. Albo i nie. No ma, to tutaj się coś zepsuło, no. Trudno. Tak. O, naprawiło się. Powiedzmy. Okej. Okay. Ale byśmy zrobili siatkę. Widzicie? Widzicie? Po to jest płot. Po takie rzeczy. I właściwie tyle. Jak dla mnie, to płot jest głównie do takich rzeczy. On tam ładnie w tych miejscach, oczywiście, owszem, wygląda, ale głównie to po to. Dobra. Aha, widzę, że po drugiej stronie... Coś tu się kompletnie rozwaliła ta siatka, wiecie co? No nie wiem. No ten to akurat jeszcze bardziej odjechał. Tego trochę nawet nie wiem, jak naprawić zbytkiem tak łatwo. No, na razie możemy coś takiego zrobić i już będzie lepiej. No tak, tutaj są biura, tutaj już nie ma biur i tutaj dalej są biura. Tu będzie jeden narożny budynek biurowy. W ogóle my to ich w jakimś stylu specjalnym daliśmy, czy oni są tak... Chyba mi się wydaje, że oni są w tym stylu, tym nie, czegoś. Tak, oni są w Modern City. No tak, o, ci też są, to bardzo dobrze. Może bym musiał tutaj zaraz ich zmieniać. Miło, miło z mojej strony, że już o tym pomyślałem wcześniej. Teraz tak, która jest... A, tu nie ma... To od tej. Odtąd idą wszystkie ludy. Niech będzie. Właśnie, w ogóle zobaczmy, jak tam ludzie korzystają z naszej autostrady, bo widziałem, że odkąd zbudowaliśmy to nawet, tak się trochę zmniejszyło. Ale nie, nie, powiedziałbym, że korzystają. No wiadomo, oni jadą tutaj głównie do kampusu, ewentualnie do tego handlu. No widzimy, że do handlu jadą. Ewentualnie tutaj do pociągów, tak? Bo wjazd na samą górę też jest. Za drobną, dodatkową opłatą bym powiedział, właśnie.
jak tam ludzie tutaj jadą, jadą. No to dobrze, to o to mi chodziło. No. I chyba tutaj korzystałem też ze ścieżek. Tak, idą na dworzec. I dałem sobie skrót, nie lubię tego dworca, chyba tego... Chyba wiem, czemu nie lubię tego dworca, wiecie co? Tak teraz sobie pomyślałem powiedzcie mi logicznie, jak ci ludzie mają tutaj się dostać? No bo ja się zastanawiam i nie mam pomysłów. Teraz już rozumiem, czemu tutaj jest tak mało ludzi. Dobra, no to musimy zrobić tutaj ścieżkę. To jest rzecz, którą teraz musimy koniecznie zrobić, bo jak teraz zobaczyłem to, to ja się załamałem, że ja tego jeszcze nie zrobiłem. Teraz... Ja. I tu będzie w dół. Tak, bo tutaj jest skarpa, więc wystarczy coś takiego zrobić. Ach. No, nie, na sobie, ale nie ma czegoś innego, co jakbym to mógł opisać. A, to jest za blisko. A, jak to jest za blisko, to z tym możemy powalczyć. Dobra. W ogóle, jakby ktoś nie wiedział, to my słuchamy tych kampusowych radijek. One nie są aż takie tragiczne, jakby się wydawało. W sensie, nie mówię, że są tragiczne, ale te drugie kampusowe, to jest Deep Focus. Te drugie kampusowe jakoś tak... do mnie z... nie wiem... z do nich przemawiam. Bym powiedział, tak, ja kompletnie nie wiem niemieckiego, ale... ale tak do mnie przemawia, jak mój niemiecki. Do innych ludzi. Więc możecie odczuć. No ma, sądzę, że dzięki takiemu przejściu będą ludzie mogli w końcu dotrzeć, no właśnie, chociażby gdzie indziej. Ale widzę, że jest dosyć dużo tutaj ludzi, więc nie wiem, czy już... Bo chodzi mi o to, żebyśmy wbili kolejny poziom. Tak, w akademikach widzę, że są ludzie. Tutaj jeden też rzuciliśmy na górę, bo stwierdziłem, że może by chcieli bliżej mieć. Ale chyba to nie o tym chodziło. No, a przy okazji, jak tutaj mamy już to na dole, to tutaj jakieś małe sklepiki możemy dorzucić, to przy okazji sobie potem dociągniemy. O, proszę bardzo. Tak, bo my promy włączyliśmy. Jeżeli ktoś tego nie pamięta, to tak, my włączyliśmy promy. I ja nie wiem, jak ludzie z nich korzystają, ale wydaje mi się, że całkiem ładnie. No, całkiem dużo. Bo do promów dojeżdża tylko tutaj ten jeden tramwaj. O, i widzicie, i ludzie sobie podróżują pomiędzy tymi właśnie przystankami tramwajowymi i tymi. No dobrze. Znaczy tutaj w głównym ten przystanek był oczywiście do zajezdni, ale stwierdziłem później, a może byśmy tutaj coś jeszcze dorobili. No jak widzicie, dorobiliśmy. Tak, tutaj nasz bambaj na razie sobie jedzie tędy i na razie go tak zostawimy, jak wygląda. Bo nie mam pomysłów, jak tu wykręcić jeszcze. Zadłużyliśmy tutaj tak, bo przecież nie ma teraz tej uliczki jednej. I ja chciałem bardzo tutaj zrobić jedną uliczkę kolejną. O to mi bardziej chodziło. Tutaj nic. Tak? A nie, to właściwie. To tu możemy dorzucić sobie tam teraz taką aleję. O, tu sobie zrobimy właśnie aleję. Oczywiście bez pasów, bo bez przesady. Bo kto by robił z pasami? Raz, dwa, trzy. Buspas to jest największe zło, jakie wymyślili na tej planecie. I tu bez względu na to, czy lubi się autobusy, czy nie, to jest zabójstwo, jak dla mnie, no bez przesady, no buspas. To jest kredytstwo. No, a tu sobie zmienia się takie dojście po prostu. No, proszę bardzo. I żeby mogli sobie tutaj jakby coś jeździć, chodzić i w ogóle, skakać najlepiej. I tu sobie podobimy dojścia. O, no nie, chyba nie. Dobra, światła zaraz pousuwamy. I żeby po prostu tutaj sobie mogli jakby coś pokursować ludzie. Dobra, światło brak. Dobra, no to tak, tu zrobiliśmy, jeżeli chodzi o światła. Teraz by się przydało właśnie zmienić tą pętelkę, bo ten tramwaj, jak on tu jeszcze raz zrobi tą pętlę, to motor niczym tego nie przeżyje. Ja wam tego gwarantuję. On już ma. A jak jeszcze raz to zrobi, to będzie. Dobra. To tak, tu byśmy sobie zrobili. Jakby to się tak się nie łączyło, to byłoby świetnie. O, widziałem, jest. Tu. I tutaj, czekaj.
Powiedzmy, nie. No, zaraz jakoś to wymyślimy. Czekaj, jeżeli byśmy wzięli stąd. O! Teraz byśmy tutaj zrobili gdzieś miejsce, do którego bym właśnie mógł sobie zrobić tutaj miejsce. O! Cięcia. Cięcia masz tu oczywiście. A ty idź na drzewo, spadnie. To ci to nie odpowiada. No, w sumie nawet może być w ten sposób. No, i tu byś sobie zawracał. I teraz ta nasza linia, o właśnie, byśmy zrobili tutaj przystanek, co by mnie naprawdę zainteresowało. Tutaj sobie to przerobimy na ścieżkę rowerową, żeby oni mogli tutaj sobie jakby coś kursować pomiędzy tymi dzielnicami, bo to będzie dla nich niezły skrót. I tu oczywiście zrobimy sobie przejście, ścieżkę nawet taką na bogato. Tutaj się nic nie będzie budować dzięki temu. O, proszę bardzo, możecie chodzić. No i teraz tramwaj oczywiście będzie mieć i będzie robić drifty, natomiast my się... A, ja wiem, czemu tu się nie buduje żaden handel, bo ja tutaj nie pozwoliłem mu w końcu się budować. Najwyraźniej do tego nie doszło. To on tam zaraz się zacznie budować, natomiast my musimy dorzucić jakiś budynek zacniejszy, aby to miało sens. Ratusz dosyć daleko bym powiedział, że byłby od głównej części miasta i dlatego może nie. Kino. Kino to jest dobre miejsce jedno. Tu gdzieś możemy rzucić kino. No to myślę. Oni też czasami muszą się zrelaksować. A jakbym takie kino postawił, to chyba by nie podejdzie. Przy okazji bym jeszcze mi atrakcyjność wzrosła. I ludzie by przyjeżdżali też. Więcej ludzi by tu przyjeżdżało. No gdzie byśmy tutaj takie kino wcisnęli? Czy tak, żeby ładnie jeszcze wyglądała, a nie tak obciuch. No wiadomo, tutaj by się zmieściło. I to jest dobre pytanie, czy byśmy tutaj sobie nie postawili, po prostu do niego zrobili dojścia. Przy takiej drodze gruntowej kino, no. Brzmi co najmniej ciekawie, czekaj. Może byśmy sobie go tutaj postawili. Kino, gdzie ono było? Tutaj było kino. Wygląda co najmniej komicznie przy takiej drodze. Zostawiamy tutaj. Dobra, na moim zagadku jest odpowiedni czas, aby wrócić do głównej części programu. Więc, czekaj, tu sobie byśmy zrobili... O! No, i dojście do kina. Jakby coś będą mogli chodzić sobie. No i teraz widzę, że złą ścieżkę wykorzystałem. Bo tutaj są... O, tutaj jest niby zużyta, a tutaj już niby nie. O, i widzicie. Niby drobna różnica, a jednak coś zmienia. No, to tam mamy postawione. Więc kino aktualnie jest już... O, nawet widzę, że już sporo osób do niego jedzie. Świetnie. Tak, that way. No tu mieliśmy gdzieś krematorium chyba. Tak? Tak. No tu mamy krematorium, natomiast tutaj sobie postawimy budynek z tej kategorii. Nie mam na myśli jogi. Mam na myśli... Hala sportowa, proszę bardzo. Tutaj będziecie mogli sobie ćwiczyć i w ogóle się bawić, rozbijać i tak dalej. Natomiast obok miałem pomysł, by jakiś budynek taki większy. Nie. Stadion tam mamy tutaj inne. Tylko, o, chyba coś takiego. A jaki to jest? Stuła zakupów. Może niekoniecznie w tym miejscu. Brama do miasta. Brama do miasta to jeszcze na to znajdziemy sobie miejsce. Chyba to będzie dobre. Fontanna życia i śmierci. Proszę bardzo. Tutaj, w ładnym miejscu, będzie się tutaj schowa i będą wszyscy szczęśliwi. Tak, widzę, że tutaj się już powoli budują. A jak teraz damy, żeby się mogli wybudować tutaj po całości właściwie. Tutaj oczywiście biura. No to wykorzystałem to pewnie od razu. A więc błyskawicznie. Tutaj, żeby nie było, damy im już miejsce na jakieś tam rozbudowy mieszkalne. Żeby to nie było, nie wyglądało tak trochę nudno. Nie wiem, pewnie tu będzie też tramwaj wyjeżdżać w drugą stronę w przyszłości. I tu póki co, ponieważ no nie widzimy żadnych tutaj jeszcze ulic, no to możemy sobie zrobić, żeby to wyglądało w ten sposób. Co się, no tutaj to akurat nie, bo tutaj by nam droga się zwężyła, ale w ten sposób sądzę, że powinno to całkiem nieźle wyglądać. A w ogóle, czy ktoś korzysta? Korzystają z naszych ścieżek. A, jest do kitu, bo muszą przechodzić dookoła i żeby przejść.
No dobra, niech im będzie, dobra, bo zapomnimy o sporcie, a jest dzisiaj też do zrobienia sport. No i tak, mamy budynki, tutaj w ogóle jeszcze jest Muzeum Techniki, średni poziom prestiżowy Politechniki, o. Okej, dobra, no to tego jeszcze do tego nie dobiliśmy. Ale koszykarska postawna. Stadion lekkoatletyczny, czegoś takiego jeszcze nie mamy. Stadion bejsbolowy i mamy stadion futbolu amerykańskiego. To już się chyba wolał bejsbol. Ale cóż ty, ojojoj, duże to jest. To jest ogromne, wam powiem. I na coś tak to wielkiego moglibyśmy zrobić sobie odtąd taką trochę wyspę i tak, żeby to trochę na wyspie wyglądało. Kajaczajcie. Dobra, ja tym się zajmę i za chwilę się widzimy. A oto i nasza piękna, humanistyczna wyspa, no półwysp bym powiedział. Tu jak widzimy nasz dworzec się trochę zmienił, ponieważ tu się dobiły korki i towarowe i w ogóle i wszystko. Teraz mamy tu podwójny dworzec i jak widzicie mamy tutaj kolej jednoszynową, którą poprowadzimy sobie do nowego miejsca. Poza tym przybudowałem tutaj, bo jest też no, nowa tutaj kolej linowa. Dokąd? Do nowego miejsca. I proszę bardzo, oto i nasz stadion lekkoatletyczny. Sądzę, że wygląda to dosyć na no, odjechanie, no. Co dużo by nie mówić. Wygląda to naprawdę niesamowicie. Jak to oczywiście zacznie tu się już wszystko dziać, to w ogóle będzie jeszcze lepiej. Mamy kolej linową, oczywiście jako połączenie. Kolej jednoszynowa będzie też tutaj połączona, ponieważ zbyt dużych pociągów mi się już nie chce wstawiać. Sterowce w przyszłości będą, nawet może nie w przyszłości, nawet jeszcze dzisiaj, może z bezpośrednie sterowcowe połączenie z tą główną wyspą tego kampusu. Taki mam pomysł. Ale też oczywiście chodzi, żeby był bezpośredni dostęp do tego oto miejsca. Więc prawdopodobnie zrobimy tutaj dwa przystanki, ale to prawdopodobnie w kolejnym odcinku. Przypomnijcie mi w komentarzach. Napiszcie w komentarzach, a widzono, że zrób sterowce, to wtedy będę pamiętać o tym, żeby je zrobić. Więc proszę bardzo, stąd prawdopodobnie będą sterowce latać już w kolejnym odcinku. Balon gdzieś już tam poleciał. Jak poszukacie dobrze na niebie, to może znajdziecie. Ja nie wiem. Nie wiem, gdzie on jest, ale balon też tutaj lata. No i za chwilę dobuduję całą resztę. Będzie tu oczywiście jakiś most, żeby też był jakiś dojazd. I za chwilę widzimy się znowu. No i tak jak widzicie, tutaj nasz balon odleciał właśnie, podłączyłem tutaj prąd, mają ładne mostki, doprowadziłem tutaj port, żeby mogli płynąć tutaj duże promy, więc pewnie będą. Kolej jednoszynowa jest podłączona, kolej linowa tak samo jest już podłączona. Promy, jak widzicie, już dopływają. Dużych statków jeszcze ja nie widziałem, ale jestem przekonany, że przy takim wielkim stadionie to oni tutaj bardzo chętnie będą się pojawiać. Mnie gardło strasznie boli, więc nie wiem, kiedyś kolejny odcinek pojawi. Chociaż wychoruję się przez noc i będę mógł znowu dalej dobrze działać. Więc tak czy siak, jak widzicie, trochę sobie popracowaliśmy dzisiaj przy naszej dzielnicy humanistycznej. Jeżeli taki odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jesteście tutaj nowi i chcecie kliknąć subskrybuj i chcecie zobaczyć kolejne odcinki, no tak jak przy tym już powiedziałem, kliknijcie subskrybuj ten dzwoneczek. No i do zobaczenia już wkrótce. Cześć!